To jest Hejka Tulenka? Ona umie tak tańczyć? Pokażesz flashbang? Pokażę. I dopóki trzymam łyżkę, raczej nie powinien oderwać mi ręki. Wleczkę można wsadzić z powrotem. W prawdziwych granatach nie można wsadzić jej z powrotem, znaczy nie powinno się, ale w takich i w dymach i w tych można. Więc w takiej formie bez zaweczki mogę sobie go trzymać pół dnia, dzień, czy ile tam mam siły. Nie jest to prawdziwy flashbang, ponieważ jest to granat przeznaczony na rynek cywilny. Natomiast dalej, jeżeli ktoś wrzuciłby go wam do pomieszczenia, to nie byłby wasz najprzyjemniejszy dzień i najlepsze w ogóle doświadczenie, jakie moglibyście mieć. Teraz pokażę wam, jak on się zachowa, a później odpalimy go w nocy, ponieważ w nocy będzie fajnie widać ten błysk, teraz pewnie nie. No to co, rzucamy. To jest flashbang? Przecież nawet się biały ekran nie zrobił. Prawda, okej. Okay. Robi wrażenie, do pozoracji pola walki super, a teraz zobaczcie, jak działa w nocy. Teraz próba w nocy. No dobra, no to już się zrobił w sumie biały ekran. Chciało mi się srać dosłownie 10 minut przed spotkaniem z klientem i zrobiłem sobie najszybszą ekspresową lewatywę w życiu. Dosłownie zajęło mi to 2 minuty i mega się stresowałem, że coś wyleci. Myślałem, że byłem przygotowany. Chyba po tym wczorajszym alkoholu normalnie taka sraka przyszła. Jedna z najdziwniejszych walk bokserskich miała miejsce 7 lutego 1997 roku w Las Vegas. Naprzeciw siebie stanęli Lennox Lewis oraz Oliver McCall. Pięściarze po wysłuchaniu zasad panujących w ringu przeszli do ofensywy. Po solidnych 3 rundach walki oczom kibiców okazał się niebywały obraz. McCall, który między 3. a 4. rundą nie usiadł w swoim narożniku, spacerował spokojnie po ringu, zalewając twarz łzami. Pięściarz w tym momencie doznał załamania nerwowego. Sędzia ringowy dopuścił boksera do rundy 4., lecz Oliver ani myślał walczyć z Lennoxem. Zmieszany Lewis, nie chcąc dobijać swojego oponenta, delikatnie przeboksował z nim kolejne 2 rundy, po czym sędzia przerwał walkę. W walce Oliver McCall został skierowany na leczenie psychiatryczne, podczas którego stwierdzono głębokie problemy psychiczne. Jedna z najdziwniejszych walk bokserskich. Akurat. Dawaj teraz coś na biceps dla kelnera. Tyle naczyń noszą, że muszą mieć silne łapy. Czy mogę już zabrać brudne talerze? Tak, tak, tak. Dziękuję. Smakowało wszystko panu? Bardzo. Kurde, talerzik. Proszę bardzo, wyszło 45 zł. Mogę zapytać, jak był największy napiwek, jaki dostałeś w życiu? No, myślę, że tak około 50 zł, coś takiego, no. Co? Robię serię wyzwań na TikToka. Chciałbyś wziąć udział, zapytać się przełożony? Mógłbym spróbować. Mogę się zapytać, nie? No to dawaj. Mamy zgodę, uwaga. Czyli Łukasz, 18 lat, będzie podejmował się wyzwania na biceps, które robiliśmy również z reprezentantem Żabki. Dawaj, dawaj, 26. Dzisiaj zwiększymy stawkę do 5 zł za powtórzenie. Nie będziemy liczyć zarzucanych, dlatego stawka jest większa, nie? Raz, dwa, 9, 13, przycinasz, 17. Bardzo dobrze, już masz stówę, już masz stówę. 22, 24 i teraz wojnę masz. Jeszcze, 25, 25, jeszcze. 26! I tak jest! 27! Proszę bardzo. Życzymy, żeby ten napiwek... No i największy napiwek, nie? Jaki smak mają lody od Julii Żugaj? Nie wiem! Pomarańczowe. Skąd mam to wiedzieć? Masz tutaj 100 batów. Czy dasz radę za to znaleźć smaczny obiad dla naszej dwójki? 100 baht for lunch. I can do it. Więc jak mogliście zobaczyć, rzuciłem wyzwanie mojej dziewczynie, którym za 11 zł ma ona znaleźć smaczny obiad dla naszej dwójki. Po krótkiej chwili znaleźliśmy się w lokalnej części Bangkoku, gdzie na ulicy mieszkańcy sprzedają tanie, ale smaczne jedzenie. So that is it? Yes. Knajpka, do której trafiliśmy, to... Czy masz w twoim lokalu pizzę calzone? Jak tak, to pokażę, co robisz. Przyjacielu, zobacz! Zrobimy calzone. To jest najpopularniejsze calzone, jakie mamy w lokalu. Najlepiej się sprzedające i oczywiście ulubione wujka. Nazywa się Adomani Dieta, czyli od jutra dieta. Calzone jak zawsze wygniatamy w ten sposób, że uciskamy lekko randę, a środek zostaje leciutko grubszy. Odwrotnie niż w przypadku klasycznej pizzy, jaką robimy. Zawsze idzie ricotta, włoska szynka cotto, salami Napoli. To z pomidorowy. Bazylia, przyjacielu, i pamiętaj, zawsze świeża. Duszone pieczarki, grana padano, mozzarella i troszeczkę pieprzu.
Musisz zrobić dwie dziurki, tak żeby mogło oddychać. Dajesz odrobinę sosu i kawka oliwy z oliwy. Tą pizzę dajemy nieco dalej od ognia. Zaraz pokażę wam, jak sprawdzić, czy wasza pizza calzone jest już gotowa. Oprócz tego, że ma być ładnie upieczona na złocisty kolor na zewnątrz, musi też dojść w środku. Ono zacznie bulgotać i wypuszczać dużo pary. To znaczy, że składniki w środku na pewno dostały temperatury i są upieczone. Soczyste, fantastyczne. Bierzemy dziabkę. Ja pierdolę, wujku, abym to jebał. Ale ciasno, co zrobić w takiej sytuacji? Zastanówmy się, czy jako osoba trzecia możecie pomóc takiemu gościowi, który prawdopodobnie zaraz straci życie, będzie uduszony jak kaczka. Więc mamy... Odejdź ode mnie! Odejdź! ...który ma ogromną siłę. Natomiast to, czego on nie widzi, to jest osoba, która jest z tyłu. Pierwsza opcja bardzo brutalna, więc proszę, żebyście tego nie testowali. To jest atak na potylicę. Jeżeli chcecie komuś pomóc, jego ręce są silne, ale tu jest jego komputer. Jeżeli podejdę i zaatakuję go z całej siły, będzie miał problem. Zrobię to delikatnie, powiedz mi, czy coś czujesz. Czuję. Okej. Okay. czuję. Zaraz po tym, bam, albo przed, łapiemy gościa za gały, łokcie są z tyłu, ściągam go za łeb, kontroluję i z tej pozycji albo odpuszczam, albo łupię. Łupię. I uciekam z moim ziomkiem jak najdalej od tego typa. Podstawowa rzecz. Ten, kto zje słodycze z naszego sklepu, robiąc mniej gryzów, wygrywa. W pierwszej rundzie czekolada Mr. Beasta. Okej, to ja zjem to na 6 gryzów. Zjem na 5. Okej, to ja na 4. No to powodzenia. No nie ma chuja. Nie można... Nie ma szansy, że teraz skończę, ale uwaga, próbujemy. Nie można złamać? W rundzie drugiej Reese's Outrageous King Size. Ja zjem go na 5 gryzów. Ja na 4. Zjem na 3. Ja na 2 nie dam rady, więc pasuje. No, na 2 się dało łatwo. Mamy to. Trzecia, ostatnia runda to cynamonowy pop-tarts. Ja zjem to na 7 gryzów. Zjem na 6. Okej, to ja zjem na 5. No dobra, to próbuj. Remis, Karol. To... Ja pierdolę. Dobra, pokażę ci, jak zrobić szybką pizzkę z patelki. Dwa jajka z przyprawami i bełtasz je. Nie, to nie jest pizza, tylko ja się kiedyś dałem, kurwa, na to nabrać, nie? W sensie myślę, ale będę miał, kurwa, pizzę z patelni. Człowiek, a to jest, kurwa, omlet, nie? Na rozgrzaną patelnię wylewasz je i rozprowadzasz po całej patelni. Teraz bierzesz tortillę i kładziesz... Kurwa, nie było w przepisie tortilli. Na jajka. Wracasz na drugą stronę, dajesz keczupu, bierzesz sera, trochę szynki i pod przykryciem 2 minutki. I po chwili gotowe można przekładać na talerz. Teraz tylko oregano. Kroimy. Nasza pizza jest gotowa, tylko zajadać. Dobra, więc pokażę. Ale muza. Ale to trzeba mieć chwyt po pierdolenie silny, nie? Finish him! To ma 27 milionów lajków! Oj, no i chuj! Gratuluję, kurwa, mózgu, nie? Dzisiaj zobaczymy najpopularniejsze osoby, które mnie subskrybują. Numer 10 to Vandal, numer 9 Nexu, numer 8 to jest Rogalik, swoją drogą nie nagrywa od dawna, szkoda. Numer 7 to jest Mikalox? Nie wiem, jak to się czyta, ale 781 tysięcy subskrypcji, co jest? Numer 6 to jest Damian, ostatnio wrócił i nagrywa Brawl Starsa, także oglądam czasami. Numer 5 to jest Dilerek, wow. Nigdy nie miałam z nim kontaktu, ale nie wiedziałam, że on wrócił aż tak mocno. 1 390 000 wyświetleń. No i top 5 otwiera Yoshi, z którym chętnie bym nagrała jakiegoś vloga kiedyś, tylko że on przeprowadził się do Warszawy, a ja do Warszawy mam daleko. Szkoda, ale chętnie bym... Szkoda. Nie? Numer 3 Boxdel. Może kiedyś znowu się uda wpaść na aferki na drugi. Ty! A jakby ona chciała zawalczyć? To jakby to było traktowane?
Drugi raz, bo kiedyś gadałam o tym z nim. Numer 2, Admiros. 1 780 000 subskrypcji. Kiedy on to wbił w ogóle? On w okolicach miliona chyba stanął kiedyś. I najpopularniejsza osoba, która mnie subskrybuje, to... Freeze. Od... Kurwa, zgadłem. Prawie 6 lat. Z Freezem kiedyś rozdawałam iPhone'a X na giveaway'u. Tak, ciekawostka. Wtedy rozdawałem, panie koleżanko. Dobra, sprawdzam najpopularniejszych, top 10 najpopularniejszych subskrybentów kanału Poposzoty. Uwaga. Marski, 109 000. Mister Blaszka, 70 000. Szklana, 30. Dart Mnich, 9. I Kasper, 8. Dzięki za today.